I dlatego warto pamiętać, że jest zapisana w tej Biblii, w Starym Testamencie katecheza, która dotyczy każdego pokolenia i każdego człowieka, która mówi o człowieku wiele i o Bogu też. To jest to wydarzenie, kiedy Izrael, będąc w niewoli egipskiej, błaga Boga o wyzwolenie. Jak pamiętam z lekcji religii, to wyjście z poprzedzonym plagami egipskimi, potem paschalną nocą, gdy krew baranka paschalnego chroni domy Żydów od śmierci i zaczyna się wyjście. Konkretny etap życia, który trwa w historii Żydów 40 lat. Można powiedzieć, jak na przejście z Egiptu do ziemi obiecanej to wyjątkowo długo. Ale to jest obraz życia naszego. Kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, rozradowani, że wreszcie kończy się niewola, niosąc przaśne chleb, złoto, kosztowności, niby pożyczone od Egipcjan, właściwie ukradzione, to byli pełni radości, śpiewali cudowną pieśń. Wielkie rzeczy Pan z nami uczynił. Ale bardzo szybko przyszła próba wiary. Poprzed sobą widzieli morze, za sobą wojsko egipskie. Już wtedy zaczęło się pierwsze przeciwko Bogu przemianę. Przeciwko Bogu niemal bunt. Bo widzieli w oczach śmierć. Jak można przejść przez morze? Jak unikniemy, jako gromadę niewolników i nędzarzy, wojska egipskiego? Mojżesz mówił: wierzcie Bogu, ufajcie Bogu. Bóg otworzył Morze Czerwone, przeszli. Zaczęła się pustynia. Na pustyni trzeba było każdego dnia, nie tylko, znaleźć drogę, którą Pan ukazał. Szedł przed nim w słupie oporu. Ale codziennie trzeba było spodziewać się, wierzyć, że będzie chleb i będzie woda. Codziennie. Nie tylko, że w drodze Żydów ogarniało znużenie, wątpliwości. Dzisiaj Bóg dał chleb, a jutro na pewno dał. I pojawiła się pierwszy raz manna, każdy zbierał, ile tylko potrafił. Na zapas, na jutro. Tylko tyle, ile potrzebujesz dzisiaj zjeść. Więcej nie. Bo trzeba codziennie wierzyć Bogu. Codziennie stawać się na Niego. Potem żądali o mięso, dostali mięso. Znowu najedli się tak, że umierali z przejedzenia. Potem buntowali się, bo nie było wody. Mojżesz uderzał w skałę dwukrotnie, bo nie wierzył, że Pan do niewiary tego ludu się skłonił. Bóg mówił: a widzisz, nie wierzyłeś, powiedział ci, uderz raz, a ty dwa. Bo Bóg nie wiedział, że Bóg będzie tak cierpliwy, tak musiał. I tak przez cały czas, codziennie. Wielokrotnie chcieli Mojżesza zabić, bo im się znudził ten mizerny pokarm. Mieli wprost: wracajmy do Egiptu, tam było co jeść, po co nam ta wędrówka, jaka ziemia obiecana. A gdyż byli na progu ziemi obiecanej, wystarczyło przejść Jordan. Wysłani wysłańców, a tamci wrócili, mówiąc, że ten kraj jest niebezpieczny, mieszkają tam straszne ludy, że nas pozabijają, przecież nie było ich 300 lat, mniej więcej, w ojczyźnie. I nie chcieli tam wejść. I z powrotem wrócili na pustynię. I chodzili
40 lat, aż umarło całe pokolenie, które wyszło z Egiptu. Ich dzieci weszły do ziemi obiecanej. W drodze było wiele wydarzeń, nie będę całej historii mówił. Może najbardziej taka mocna to złoty cielec, kiedy Mojżesz jest na górze Synaj, tam 40 dni rozmawia z Bogiem, przynosi przykazania. W tym czasie pojawił się nowy Bóg, ulepiony z naszych kolczyków, bransolet, tańce wokół niego. To będzie wreszcie Bóg. Nie ten, co nas prowadzi dziwnymi drogami, który każe codziennie zdawać się całkowicie na Niego. Tylko ten, którego my poniesiemy, gdzie będziemy chcieli. To będzie nasz Bóg. Oczywiście Mojżesz rozwija co tego cielca i dalej muszą zdać się na Boga, bo nie da się na pustyni żyć bez chleba, bez wody, nie znając drogi. Tylko Bóg mógł zabezpieczyć życie tego ludu. Jest taki piękny fragment u świętego Pawła, który mówi o tym wydarzeniu. Wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy jedli ten sam chleb. Wszyscy pili z tej samej skały. Ale nie we wszystkich upodobał sobie Bóg. Wielu z nich pomarło na pustyni, bo szemrali przeciwko Bogu. Bo nie chcieli wchodzić codziennie w nawrócenie i wiarę. Pomarli na pustyni. I powiem, zapisano to dla waszego pouczenia. Nie dziwcie się, że Chrystus, gdy przychodzi po 40 dniach pustyni, nawiązuje wyraźnie do tego wydarzenia 40 lat, 40 dni. Przychodzi do niego szatan, do wygłodniałego i mówi: zamień kamienie w chleb. Jesteś Synem Boga. Możesz. Dlaczego masz cierpieć głód? Przecież możesz doświadczyć szybko sytości. Nie musisz zmagać się z Bogiem. Jesteś Synem Boga. Możesz zamienić kamienie w chleb. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem żyje człowiek. Popatrzcie, to jest konkretna pokusa, którą Izraelici mieli codziennie. I chcieli umanować Mojżesza i woleli być w niewoli, ale mieć chleb. Słuchajcie, ta pokusa dotyka każdego z nas. Nasze życie bardzo podobne. My idziemy też jak przez pustynię. Całe nasze życie słyszeliśmy w perspektywie Boga i obietnica. Szczęśliwe życie, długie życie, być może tak. Na tej ziemi tego nie doświadczamy. Rozaskakuje nas śmierć i żyjemy swoją ograniczoność każdego dnia. I być może z naszego braku wiary i nawrócenia jest jak jest. Ale czy Pan Bóg nie każdego dnia nie przynajmniej nas do wiary, do nawrócenia? Przecież szatan też przychodzi do nas z tą samą pokusą. Zamień kamienie w chleb. Jak bardzo dzisiaj jesteśmy zniszczeni przez ten fakt, że człowiek całą swoją nadzieję pokłada w rzeczach materialnych. Owszem, wierzę w Boga, jakoś tam należy do Niego, może dziś zmagam z nawróceniem i walczę z grzechami, ale jak często te potrzeby demona każą człowiekowi myśleć, że życie jego
Szczęście jego zależy od tego, co ma. I to nie jest problem tylko pojedynczego człowieka. Problem całej pokory. Pokusa chleba, pokusa posiadania, zabezpieczenia. Ilu ludzi myśli, gdybym miał pieniądze, jak inaczej bym żył? Gdy mi nie brakowało na nic, gdybym nie cierpiał niedostatku. Rzadko idziemy dalej, myśląc, gdyby Boga nie było, gdyby Bóg nie dał mi życia każdego dnia, każdej jego chwili. Ale nie wierzę. Ale myślimy, owszem, tak, rozumiem, Bóg mnie stworzył, ale życie daje mi pieniądz, to co posiadam, chleb. Ta pokusa chleba nie gorszy się. Ale szatan nawet do samego Chrystusa z tą pokusą przychodzi. Wie, jak człowiek, który oderwał się od Boga w chwili grzechu pierworodnego, czy miał źródło pełne szczęścia i stracił to źródło. W jakim sensie poczuł się sam w życiu. Bóg nas chce przywrócić do jedności, chce przywrócić do wiary, przywrócić dzieciństwo Boże, przywrócić do Jego miłości. Chrystus dlatego przychodzi, by nam to powiedzieć. Bóg Ciebie zabezpiecza w całości. Bóg się stworzył i kocha. I chce Ci dawać życie w pełni. A człowiek mówi nie. Jak ja sobie nie życie nie zabezpieczę, to nie mogę mieć życia. Słuchajcie, każdy młody człowiek żyjący we ślubu pytania, dlaczego nie bierze ślub, bo nie mamy pieniędzy. I można odłożyć Boga nam na bok. Jak pytamy kolejne dziecko, to co mówimy? Nie mamy pieniędzy. Nas jest, prawda? Rozmawiamy na małe emerytury. Znaczy, diabeł nakręca, to są całe mechanizmy świata. Wojny. Skąd się biorą wojny? Dlaczego świat nie mówi w ogóle o umierającej z głodu Afryce? A co to obchodzi cały świat? Niech tam się zabijają, niech tam płynie krew, czerpać od nich dobra materialne, diamenty, złoto, węgiel. Tak. Niech murzyni to wydobywają, ale co nas obchodzi w życiu? Syty świat ma chleb. Nie chodzi o żadną sprawiedliwość, o żadną deklarację prawa człowieka. W XX wieku zamordowano za wiarę ludzi więcej niż przez wszystkich 19 wieków poprzednich. Ale będzie się mówiło, inkwizycja była. Chrześcijanie religijne były. A w XX wieku też były czasy inne, to jest nowożytność. Mordowano chrześcijan, wszystkie nacjonalizmy, wszystkie komunizmy, wszystkie nie wiadomo co chcecie. Więcej w XX wieku i to wielokrotnie więcej niż przez 19 wieków minionych. O tym się w ogóle nie mówi. Dlatego, że pokoń świata za posiadaniem, za dobrami jest tak potężna, że jakby nie zauważa się. A już nie wchodzę w szczegóły, bo nie chcę wchodzić w politykę. I cała służba zdrowia, szkolnictwo i tak dalej, na nic nas nie stać, trzeba sił dopłacać. I świat na głowie postawiony, kręca się we wszystkich nas w to, że ten pieniądz jest najważniejszy, w leczeniu, w kształceniu, w zdobywaniu pozycji, we wszystkim w karierze. To diabeł nakręca. I są mechanizmy, które o tak się biorą, nie wiadomo skąd. Żeby plątami, niemalże uwikłani w to myślenie. Czyli oczek wierzący mówi, co Pan mi da na chleb, co ksiądz mi nakarmi moje dzieci. Tak często można usłyszeć. Jak nie zawinę rękawa, nie zabezpieczę domu, to Bóg mi chleba nie ma. I dlatego nawet wiele osób porzuca Boga dla chleba. Pełne małżeństwo, gdzie mąż pracuje sezonowo. Żona jest biznesmenem.
To dla niej koleżanki są ważniejsze od męża. Z mężem już nie rozmawia kolejny miesiąc. W niedzielę, choć w sobotę z programu, ale się kończymy rekolekcję. Święca, nie wiem co robić, jestem dla niej nikim. Bo ja mniej zarabiam. Bo cały lato jest, całą zimę jestem bez pracy. A robi karierę w biurze. Już ani nie służymy, ani nie rozmawiamy, ani razem nie jadamy. Nie wiem do czego zmierza. Chyba do rozwodu. Ja jestem facetem, jest nic nie ma. Miłość już nie liczy. To są bardzo trudne pomysły. Naprawdę trudne. Ale jeszcze raz powtarzam, że szata samego Chrystusa kusi za mną kamienie w chleb do nas po prostu o wiele łatwiejszy. I człowiek bardzo często myśli, że od chleba jego życie zależy. Tak jak nieraz przychodzą dzieci od własnych rodziców ostatnim może żebrać, bo im bardziej potrzeba. Czy kochamy tych, którzy nam dają, przestają dać, to już ich nie potrzebujemy i zapominamy. Przecież dobrze wiecie, świat z łatwością mógł pomóc bezdomnym, głodnym, gdyby chciał. I dlatego, jeszcze raz powtarzam, ta pokusa dotyka każdego z nas, mnie też. Trzeba się ogromnie zmagać, żeby umieć powiedzieć demonowi, nie sam chlebem żyje człowiek, ale słowem, które z ust Bożych pochodzi. Posiedlony powie, Chrystus sam wystarczy. W Nim można obfitować i można wiele cierpieć. Bo on daje człowiekowi życie. Pewna rodzina, którą może znać, bo Joszka, Joszko Broda, to jest znany raczej, który koncertuje z dziećmi wcześniej Arka Noego, ale jego teść ma 16 dzieci. Joszko ma jedną z córek tego pana. Rozumiecie dzisiaj? Sam Joszko ma chyba 8 czy 9 dziecko w drodze. Oczywiście bez wiary w ogóle nie ma o czym mówić. To w ogóle odłóżmy ten temat. Nie warto w ogóle dyskusji. Jak można dzisiaj tak? A są co byśmy się zrozumieli ze świętego Franciszka, który wszystko porzuca, rozbiera się, dostaje nagi na środku miasta, mówiąc, że niczego nie potrzebuje, bo Bóg, którzy nam pokazują, że Bóg naprawdę troszczy się o nasze życie. Może go to nie prosimy. Bo tam zajęci krzątaniem, pracą, zabezpieczeniem, to codzienność rozgramy się już nie modlimy, bo co może Bóg mi dać? Ja muszę wszystko sam zdobyć, mieć, przygotować. Trzeba przekroczyć pewien próg. Dlatego służbowo służy Słowo Boże mówiące o miłości Boga, tej jedności z Bogiem. Co byśmy zrozumieli ze świętej Teresy z Wizji, gdzie 5 dziewczyn siedzi w klasztorze, klauzurowym, zamknięte, ona najmłodsza, 15-latka, ojciec po wylewie, zostaje sam. I przychodzi do klasztoru, tylko patrzy na tę najmłodszą, umiłowaną córkę i płacze, bo mówić nie może. Ludzie się w głowę pukają przy tym. Wariatki w klasztorze, ojciec chory został sam. A Bóg jest? Bóg się zatroszy o ojca czy nie? Te pytania każdy przeżywa. No to jest codziennie wchodzenie w wiarę, codziennie wchodzenie w nawrócenie. Mam iść do zakonu, jestem jedynaczką na przykład i są moi starsi rodzice. Co mam robić? Zabezpieczać ich? Czy pójść za Chrystusem? I trzeba się zastanawiać. Bóg jest, czy go nie ma? Rodzić kolejne dziecko? To samo pytanie. A cóż mówić, jak ja byłem po zdjęciu bezrobocie? I ludzi pędzi frustrację, brak nadziei, brak wiary. Właśnie ile ludzi nakręcanych przez pokusę pieniądza,
nie płaci, okrada, wykorzystuje, oszukuje, zatrudnia na próbę, wyrzuca, udaje poruszenia, jeździ za granicę, za pracownika trzyma, jak dziada, za marny grosz. To wszystko na granicę temu, którą pokusą. Pewna pani ta, która ma emeryturę w dużym sklepie, a słyszę, pomoc względu to była przyjaciółka numer jeden. Tamta im była bezgraniczna szefowa. Wyjeżdżała, to wszystko w jej rękę wystawiała. Personel, zaopatrzenie, sklep, wszystko. Tamta dumna, jak to pani nie ceni. Tylko jak on zwolniła z pracy, okazało się, że przez 40 lat nie była ani miesiąc ubezpieczona. I się otworzyły oczy. A to taka przyjaźń. Wiesz, i na wzruszy różnych poświęcach to się dzieje. Najbardziej jak nas dopada na samych. Taki lęk, a w końcu niewiara i zwątpienie, czy Bóg naprawdę się o mnie troszczy. O tym Chrystus mówi. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Nie trzeba przejść taką bardzo konkretną katechezę. Człowiek nie nadgraduje w szpitalu, w śmiertelnym chorobie, zagrożeniu, że nieraz cudem z tego wyjdzie. To mu daje nową perspektywę. Widzi, ile rzeczy nie ważne. Ja Bóg nie da mi tej minuty życia. To co z tego, co mam z tych zabezpieczeń? Możemy patrzeć, jak pieniądz się wiele mieszczy w życiu bogatych ludzi. Chrystus nie powinien każe nam dać pieniądze. Absolutnie nie. Potrzebujemy tego wszystkiego. Ale mówi, nie. Z chleba Boga. Nie mów, że od chleba wszystko zależy. Od tego, co posiadasz, co zdobywasz, za czym gonisz. Bo nie, to nie jest prawda. Najważniejsze, że sam pokazuje tę prawdę nie tylko, kiedy wraca z pustyni, wygłodniały, ale najbardziej widzimy na krzyżu, gdzie jest ogołocony, przez wszystkich opuszczony. Czy przegrany? Nie. On wtedy czerpie życie z Ojca. On czerpie Tobie życie moje powierzchni. I dlatego przychodzi zwycięski. Bo Ojciec wydaje życie nowe, pokazując, że w Bogu jest nasze życie. I Bóg chce nas uczyć właśnie tego, nas prowadzi tą samą drogą, przez te same doświadczenia, którzy przeżyli tylko dzięki Bogu i dzięki wierze. Ile osób zbliżonych na Syberię mówiło, postawi nas na Bogu i Bogu bez niczego. Tylko Bóg był nad nami. Nawet nie mieliśmy stanka, żeby wody zaczerpnąć. Tylko Bóg był nad nami. I On nas przeprowadzi. Wszyscy przechodzimy tę historię wiary. Naprawdę. To nie jest żadna legenda. Żadna historia miniona. Życie codzienne, jak żyjemy na pustyni, nas pyta. Wierzysz Bogu, ufasz Bogu? Czy też czujesz się ze wszystkich stron zagrożony, niezabezpieczony, steroryzowany, brakuje ci tego, tamtego, owego? Że on nakręca potem diabeł też pokusy, coraz więcej, ciągle mało. I część latem nieraz zapędzić w tę pokusę, że nieraz już w ogóle wyjścia z niej nie ma. Może znacie taką błogosławioną Anielę Sanała, która w Krakowie, jeśli Jadwiga Królowa była kanonizowana, ona była beatyfikowana, służąca, która całe życie przeżyła jako służąca. I mało tego, że wybrała to życie od nastolatki już jako osoba ostatnia, można powiedzieć. Narażona też na wiele niebezpieczeństw ze strony właścicieli, może i na wiele oszustw. Potem było tak, że gdy jakaś duchowo się rozwinęła, dojrzała jako kobieta, była dla wielu służących w Krakowie ogromnym oparciem, jak matka, która im przypominała w tym stanie tej biednej służącej, tego popychla nieraz w domu. Bądź blisko Boga. Patrz na Chrystusa. W nim szukaj dla siebie światła.
tym ogłoconym, odrzuconym, niepoznanym. A potem tym samym zostałem już osobą chorą, jakieś tam konała, noże, często pozbawione nawet pomocy jakiejś elementarnej. Oczywiście służącym dbałem o nią, kawałek chleba zawsze był, komunię przynoszono. Chciałem ją jakby ratować, ale powiedziałem, nie, bo ja z tej sytuacji mojej, z tego odrzucenia, z tej nędzy, z tego osamotnienia, z tego, że nie mam nic. Ja to wybrałem jako najlepszą dla mnie drogę uświęcenia. Bo ona mnie najbliżej do Chrystusa prowadzi. Ja tego za nic nie oddam. Tak odczytała swoje życie. Że na nim było zbawienne nie mieć nic. Ja mam tym dlatego, że byłem posiadany ostatnich zapisków z jej życia. Rękopis miałem osobiście u siebie, przekazany przez rodzinę ostatnie tygodnie życia na niebie samego. Przekazałem do Franciszkanów w Krakowie, przeczytałem to ze zdumieniem. Jak może człowiek pokochać biedę? Nie każdemu Panu daje aż taką drogę, ale każdemu na jakiejkolwiek drodze jest w tej sytuacji każdej Bóg chce dać Tobie jedno. Troska o Ciebie. Miłość do Ciebie. To, że On Ci daje to, co według Niego wystarcza. Żebyś Boga kochał i z Nim się związał i na Nim opierał całe swoje życie. Tak jak Żydzi nie przeszliby nigdy do ziemi obiecanej bez Boga. Nigdy. Tak samo i my. Nie przejdziemy naszego życia odpowiednio bez Boga, żeby przeżyć godnie, żeby doświadczać Jego pomocy i w obfitości, i w niedostatku. Patrzmy często na to, jak szatan do nas podchodzi. Zamień kamienie w chleb, to się nie uda. Nie samym chlebem żyje człowiek, a Chrystus powie, pokarmy moje pełnić.